właśnie ona zaczęła się interesować radiem. Proszę słuchać więcej, no. W archiwum radia jest. Jak doszło, że ta kobieta zaczęła się interesować? Właśnie. Czyli, że nikt wcześniej nie słyszał na temat Radia Maryja, bo były czasy komunistyczne i komuniści zagłuszali, no to odmawiali. Co ty głupia? Katoliczka mówi do katoliczki. Co ty głupia? Na sto ciebie eto radio. Na sto. I tak było. I tak było. No to mi jeszcze dodało na sto. Wiele myślenia. Powróciłam do domu i uparcie szukałam do prawie 12 w nocy tego radia. Oczywiście w pewnym momencie znalazłam, bo słyszałam jakąś modlitwę i zaczęłam słuchać. Bardzo mnie ciągnęły modlitwy w tym radiu, ponieważ modliłam się z takim wielkim przekonaniem, uczuciem, nie nawet jak sama powiedzmy modląc się. I zaczęłam właśnie od wtedy słuchać, aczkolwiek to było przeważnie włączanie modlitwy. Obecnie jestem już na emeryturze, a tamten rok to był, jak powtarzam, 1999. Mamy pełno kurtek. Lat. Wiele poznałam w radiu rzeczy, które... Ci się tylko wydaje. Ta walka prawie o wszystko, całego personelu... Najbogatszy, najmądrzejszy... ...świeckich w radiu, na czele z... Kaleta, najmądrzejszy. Tak jak i ta Jaworowicz. W końcu znalazła się w sądzie. To były czasy. I jakby to byli ludzie, bo jak dużna, to musi się wszędzie znaleźć. Szalała po tej telewizji. A ta telewizja jej udostępniała wszystko. Udostępniała. Ona szalała. Szalała. Jak nie dopuszczano go do niczego, to ja podziwiałam i modliłam się o wytrwałość, bo uważałam, że w końcu można dostać zawału serca, gdy się jest tak, no... No to jest bardzo ciekawa wypowiedź, ale skrócona, także możecie Państwo w archiwum poszukać. Zapraszamy. W tej chwili powiem do wszystkich. Wiecie co, o noc nie śpimy, bo piękny śnieg pada, 1 grudnia, całą noc nie śpimy. Proszę Państwa, Radio Kocita, nadaje Radio Kocita. Wiele spraw mnie pokonała w życiu, łącznie z ciężkimi chorobami, a ono stawiało mnie zawsze na nogi, wciągałam w to rodzinę. W tej chwili, proszę bardzo, jest jaka godzina, nie wyobrażam sobie, żebym nie słuchała, jak nie śpię, jak cierpię i tak dalej. Szczęść Boże! Bóg zapłać, Panie Bogiem, bardzo dziękujemy, bo już mamy minutę po godzinie drugiej. Pozdrawiam Panią bardzo serdecznie. Jest, drodzy Państwo, minuta po godzinie drugiej. Dzisiejszy program dla naszych rodaków z Ameryki, z Kanady, z całego świata poprowadzi ojciec Zbigniew Pienkos, dyrektor centrali Radia Maryja w Chicago. Radio Kocita. Także proszę być z nami. U nas troszeczkę jest polityki, ja wiem, ale cóż. Trzeba się modlić.